Jestem dziennikarką od 25 lat, zajmuję się głównie tematyką samorządową i, jak to mówię, patrzeniem władzy na ręce. Kiedy zaczynałam swoją przygodę z tym zawodem, wydawało mi się, podkreślę, wydawało mi się, że moją rolą będzie pilne obserwowanie i relacjonowanie tego, co robią różni mądrzy mężczyźni u władzy wokół mnie, którzy powinni decydować o tym, jak pomnażać majątek mojego miasta i dobrostan mieszkańców tego miasta. I przeżyłam 6 kadencji, 7 prezydentów. Wielu z tych mężczyzn, którzy wówczas byli na kluczowych stanowiskach, dzisiaj jest również u władzy, a jednocześnie moje miasto, Tomaszów Mazowiecki, obumiera, marginalizuje się, jest coraz słabsze w różnych płaszczyznach życia. I między innymi Kongres Kobiet, z którym się związałam kilka lat temu, sprawił, że poczułam taki inny, świeży strumień powietrza, ale też strumień innej świadomości, która pozwala mi nosić przekonanie, że ci mężczyźni, ci panowie, którzy od tylu lat są u władzy, oni już nic nie zmienią, ale również nie będą chcieli się z kobietami tą władzą podzielić. Dlatego po prostu kobiety władzę muszą przejąć w moim mieście. Problemów, które są do rozwiązania, jest mnóstwo. Ja je układam tak króciutko w 3 hasłach. Praca, porządek i przyjaźń. Praca to jest jakby najwyżej. Chodzi o to, że miastem targa bezrobocie i koniecznością jest szukanie nowych przedsiębiorców, inwestorów, którzy przyjdą, zainwestują, stworzą nowe miejsca pracy. Więcej stanowisk pracy w przemyśle wygeneruje nowe miejsca pracy w innych dziedzinach, w usługach między innymi, ale też w obszarze pomocy społecznej i wspólna nasza praca pozwoli tworzyć ład w mieście. Ja nie myślę tylko o porządkach na ulicy, o nowych ulicach, oświetleniu i takich rzeczach, które dotychczasowa władza również się zajmuje, ale o tym, żeby każdy mieszkaniec miasta myślał o tym, że to miasto jest jego, że od jego decyzji, od jego zachowań, takich zwykłych, codziennych, zależeć będzie przyszłość miasta. Tak? Ja to nazywam takim w skrócie programem ławeczki i kosza. Czyli jeżeli mieszkańcy miasta nie będą łamać ławeczek, a jednocześnie pozbierają śmieci sami z własnej woli, które wokół tego miejsca się znajdują i wrzucą do tego kosza, to oznaczać będzie, że zapanował pewien rodzaj wspólnoty i przyjaźni wśród ludzi. I te 3 elementy, praca, porządek i przyjaźń, połączą mieszkańców miasta pod dobrymi rządami do wspólnej pracy na rzecz tego miasta. Kobiety powinny same siebie wspierać. Ja, pracując na rzecz mieszkanek Tomaszowa, pełniąc funkcję pełnomocniczki, zawsze podkreślam rolę solidarności kobiecej i tego, żeby właśnie wspierać się w różnych działaniach, w pracy, ale bez wsparcia mężczyzn, którzy również rozumieją to, że dzisiaj rolę w społeczeństwie obywatelskim, demokratycznym, dzielą porówno mężczyźni i kobiety. Bez tego męskiego wsparcia ta praca kobiet jest niemożliwa.